mogą po prostu działać powoli, z czasem zapytaniem przez jakieś kilku minut, parę sekund. Dlatego warto również zewnętrzne aplikować asynchronicznie. Celery ma obsługę planowania działań, planowania zadań, czyli wykonania zadania pochodzenia Chrome w jakimś czasie. Nie ma obsługę relimiting, czyli limitowania ilości zadań, które mogą być wykonane w danej jednostce czasu. Może to być przydatne, jeśli na przykład udostępniamy celery na zewnątrz jakimś klientem. No i tutaj administratorów pewnie zainteresuje, jak zarządza się takimi serwerami, albo czy da się zarządzać. Samo serwer obsługuje powiadomienia o błędach w wykonaniu zadań maila. Istnieje plugin do mobilnego, taki serwer, również OTSS-owy serwer w monitoringu. To na wiosę? Nie widziałem. Ale to na wiosę tak na zasadzie, że leży, nie? Nie tylko. Różne rzeczy można monitorować. No ale nie ma niebinarne na dość. Nie. Okej. Też potrafi performance sobie mierzyć. Są też pluginy, które wrzucają dane do RFD na przykład. Okej. W takim razie do Nagiosa na pewno można w prosty sposób zrobić to za pomocą polecenia Celery Sphere Inspect, które zwraca różne liczniki z Celery. Do tego jest API w Pythonie, jeśli ktoś lubi sobie napisać samemu takie narzędzia. I można również używać, prócz samego monitoringu serwery, monitoringu kolejek, serwerów kolejek, które mają podmiot, tak? Czyli serwerów, które implementują NGPart. One zazwyczaj również przychodzą jakimiś narzędziami. No i są różne góry napisane do tego. Tutaj, jeśli używacie sobie Resiliano, to wiedziałem, że nie jest jakiś tam GUI. Jest coś w konsoli graficznego, może tekst i tak. No i to w zasadzie tyle się mówi. Teraz jakie są alternatywy dla Celery, tak? Powiedziałem o Celery jako przykładzie, oczywiście powiedziałem dlatego, że ja tego używam. Nie mówię, że jest najlepszy, ponieważ po prostu nie znam innych opcji. Wiem, że istnieją. Wiem również, że nie istnieje nic dla PHP, co realizuje kolejkę zadań, dlatego zdecydowałem się na połączenie klientowi aplikacji PHP z kolejką Pythonem. Natomiast jeśli chodzi o alternatywę, to jest RES, który jest opisany w grupie, więc prawdopodobnie rubiści będą też zadowoleni. Jest GeoGmail, który jest w Javie, więc również będzie miał swoją audiencję. Jest Greenstock Dio, który ma kompletnie z Alem, że istnieje. Czy są jakieś pytania? Nie wiem, to jest 16. Dziękuję. Ja, jeszcze pytanie. Tak sobie patrzę na Celery Project Org, jak mówiłeś. Jest też mała informacja, jest mała dokumentacja, że nie wiem, czy to jest jako jedna strona. Czy jakieś alternatywy? Jest jedna strona. No, tak jak patrzę. Nie, dokumentacja jest jeszcze złego. Tak? No, w zasadzie jest dokumentacja samego GOLI, jest dokumentacja API. No jest dokumentacja w jakiś taki tutorialowego użytkownika, by się zbudowało. Jakieś alternatywne źródło informacji poza główną stroną? Nie, ja używałem w zasadzie głównej strony, no jak pisałem klienta dla PHP, no to źródło miesiąc nie poczynać, bo się nie dało. Tyle, wystarczyło to co ponosi. Dziękuję. O tym, czym jest open source od strony nie programowej, tylko od strony nas ludzi. I będę starał się Was troszeczkę ciągnąć za język, tak? Ona nie zajmie, podejrzewam, godzinę, mam godzinę 10 minut do końca. To teraz tak, albo lecimy, zaraz od razu albo zrobimy sobie jeszcze przerwę na herbatę, jak wolicie. Ciężko mi było, że... Nie mogę znaleźć przy zdatnej rzeczy. Ciężko mi było w ogóle przekonać co innego niż odmówiłem. Było tylko to okrągłe logo z jabłkami, jabłka ciężko znaleźć. Ostatnio słyszałem, że nie wolno. Szybko wstać. W drobniejszym składzie teraz jest, szczególnie chodzi mi o tych, co tam z tyłu siedzieli, którzy nie podnosili rąk, bo ja coś pytałem. No to pierwszego roku to jest teraz, to się boi. Wielu z Was się na pewno spotkało z oburzeniem ze strony tych
najstarszych deweloperów open source'owych, szczególnie tych związanych z wolnym oprogramowaniem, nie tyle co otwartym, że jak się mówi, że to jest komuna, to im od razu zęby rosną, czarne skrzydła i rzucają się do gardła, nie? Że to nie tak działa. Generalnie nieraz w życiu zdarzyło mi się powiedzieć, że społeczność open source to komuna, tak? Dopóki bardziej nie pomyślałem o tym, co mówię. I później się okazało, że faktycznie coś w tym jest. No, myślę, nie boli czasem, ale jednak społeczność, nie komuna. Zaczniemy od wstępu do zootechniki. Używasz i bierzesz udział w rozwoju wolnego, otwartego oprogramowania, ręka do góry, kto się w tym zalicza. Używasz i bierzesz udział. Dobra, jesteście jak mrówki. Nie wiem, przynajmniej ja to tak klasyfikuję. Jak się nie zgadzacie, to możecie tam jakąś książkę do zootechniki wziąć i poszukać lepiej. Często niezauważani, korporacje i tak dalej, ludzie, którzy piszą dużo za pieniądze, zamknięty kod, ich jest więcej. Nie ma sobie dużo gadać statystycznie. Poświęcasz wiele czasu na pracę dla społeczności, jasne. Jedyne, co dostajesz w zamian, to wdzięczność społeczności i to ci wystarcza. Generalnie super się cieszysz, czasem można na tym zarobić parę groszy, jeżeli coś się wdraża, implementuje i tak dalej. Generalnie rzadko open source zdarza się clue pracy zawodowej. Twoja praca jako jednostki wydaje się niewiele znacząca, no wiadomo, raczej nikt sam nie zbuduje Linuxa, tak? Społeczność to są setki tysięcy ludzi już dzisiaj. Ale wyniki twojej pracy i pracy społecznej... Ja jednego, który sam kernel napisał. A do czego? Linuxa. A nie, ale to na początku. Linuxa. Ale porównaj go do dzisiejszego kernela, nie? To był tylko kernel, a nie system. Dlatego praca jednostki wydaje się... Nie być znacząca, tak? Ale jak weźmiesz tego kernela, z samym kernelem byś nic nie zrobił tak naprawdę. To narzędzia to tak, to jest mój. Michała, jeszcze ja się dodam tutaj do tego. Bierzesz pod uwagę naprawdę duże projekty, nie? Dlatego mówię, to jest statystyczne, tak? Generalnie mówimy o tym, co ludzie, jak inni nas postrzegają, jak my postrzegamy innych. Ja nie mówię, że tak jest zawsze. Trzeba pamiętać, że im mniejszy projekt, tym ten potencjalny wkład może być dużo większy. Tak, ale też mniejsza satysfakcja, nie? Na pewno większą satysfakcję ma twórca Linuxa albo WordPressa, niż ten, kto stworzył, wiesz, 30 dni kodu. Dla niego faktycznie bardzo przydatne, ale 10 osób na świecie tego używa. Mówimy statystycznie, to jest są projekty, które są popularne, ale są na tyle małą ilością kodu, że jedna osoba może dodać dużo od siebie. No to wtedy wkład jednej osoby jest bardzo tylko znaczny. Mówimy tutaj statystycznie o tej satysfakcji stworzenia czegoś, nie? Ale wiadomo, wyniki twojej pracy i pracy społeczności, przede wszystkim niczym mrowiska, właśnie tych mrówek, takie wielkie stają się przedmiotem zachodnich inżynierów. Czyli właśnie to, o czym mówisz, tak? Że ktoś może w zaciszu domowym napisać kawałek kodu, a później ktoś, kto bierze 10 tysięcy dolców miesięcznie, mówi, że ja na to nie wpadłem, nie? Na tej zasadzie. Okej. Okay. Używasz wolnego oprogramowania, ale nie bierzesz w ogóle udziału w jego rozwijaniu. To? Pozostaje. Nie, bo jeszcze są inne. Okej. Okay. Tak się prezentujecie. Dobrze, że pijawka nie. Ja myślałem o tym, ale to już by było, wiesz, pięć pasek. Ty, no ale pijawka przynajmniej wierzę. Zrobię. Jesteś jak sen. Tak? Nie to, żeby było jakieś obraźliwe i tak dalej, nie wyrządzasz nikomu krzywdy, żeby nie było, żerujesz na innych, to też jeszcze nie jest przestępstwo, dopingujesz ich, co jest często bardzo ważne, żeby się pasili, bo ty na tym przecież skorzystasz. Logicznie, tak wygląda generalnie większość społeczności open source, tak? Podpisujemy się wielkimi literami pod projektem open source, a tak naprawdę robimy dla tego projektu. W ciszę wstanie się bardzo chce. Sęby to zwierzęta stadne, tak jak wspomniałem właśnie, więc nie jest jeszcze tragiczne, tak? Więc jeżeli mamy dużo tych sępów, to przynajmniej mrówki mają dla kogo robić. Więc to jest ten element satysfakcji. Jest duża szansa, że w następnym wcieleniu sęp będzie mrówką. Czasem zdarza się nawet, że w tym samym wcieleniu. Dobra, nie używasz i nie bierzesz udziału w rozwoju wolnego, otwartego oprogramowania, bo nie wiesz, że takowe w ogóle istnieje. Tu miałem nadzieję mniej więcej na tą część, gdzieś tam przynajmniej jedna, dwie osoby pewnie by się zdarzyły. Ale oni już wiedzą. Jakby. Znaczy już wiedzą, ale przyszli tu może dlatego, że mieli mieć tu wykład, tak? Kazali im siedzieć, to przyszli, no i wiesz, korzenie pozapuszczali przez półtorej godziny. Ale generalnie nie było, że wpadli na chwilę. W związku z zootechniką określam ich tak. Ktoś poznaje? Nie, to nie jest ośrodek. To jest muł. Dokładnie. Bardzo przydatne zwierzę, ale niekoniecznie krzeszący inteligencję. Muł, z całym szacunkiem dla muła,
tak? Żeby nie było, że obrażam zwierzę, bo tak jest przydatne na całym świecie. Nie chcę być złośliwy, ale to są braki wiedzy na poziomie podstawowym, tak? Wyobraźmy sobie, że idziesz do sklepu, kupujesz komputer za 2, 3, 4, 5, dzisiaj 10, 20 tysięcy, jak kupujesz Maca i sprzedawca mówi ci, że musisz używać oprogramowania, które kosztuje 50, 20, 50, 100 dolarów. Ty kiwasz głową jak ten debil i nie przyjdzie ci na myśl, że możesz używać czegoś praktycznie identycznego i za to nie płacić. Mało tego, jeżeli uznasz, że ta opcja mi nie pasuje, otwierasz sobie kod u głowy, przepisujesz, kompilujesz i masz swoją wersję, nie? No to przykro mi, no, z szacunkiem dla muła, jesteś mułem, jak tak podchodzisz do życia. Jest ratunek dla mułów, bo tam ich wiedza wynika z braków elementarnych, tak? Czyli jestem mułem, no, dowiedziałem się, że... Wiedza, jeśli chodzi o wiedzę, to są takie trzy rodzaje, nie? Wiem, że wiem, wiem, że nie wiem i nie wiem, że nie wiem. To zaraz dojdziemy do wiem, że nie wiem. Czekaj. Mi się zdaje, właśnie mówisz o tej trzeciej, no oni nie wiedzą, że nie wiedzą. Tak, to przede wszystkim to jest to, nie wiem, że nie wiem. Czysta niewiedza, nie robię tego złośliwie, nie wiem, że mogę nie płacić, że mogę się przyczynić, nie używam, bo lubię płaczyć, tak? Na szczęście jest ratunek, bo jesteśmy my, jest taki ślub, tak? Słuchaj stary, nie musisz płacić, system operacyjny nie musi kosztować 600, pakiet biurowy nie musi kosztować tysiaka do firmy albo 2000. Zastanów się, masz szansę, nie zmuszam cię, ale zastanów się. Ok, nie używasz i nie bierzesz udziału w rozwoju wolnego, otwartego oprogramowania, bo nie. Sądzę, że tutaj nie ma takich osób, ja osobiście znam jedną taką osobę. Oni istnieją, nie, bo nie. Tak? Ja ich określam mniej więcej. Kobieta jak ma okres. Jesteś tak osioł, ale nie będziesz tak słodki jak ten na slajdzie poprzednim, nie? Żeby nie było. Nie mogę się powstrzymać od tego osiołka, no bo jak ktoś mówi osioł, no to wiadomo, z czym się dzisiaj kojarzy. Serio znam taką osobę, tak? Nie dość, że stać mnie na kupowanie oprogramowania komercyjnego, do tego uważam, że coś, co jest robione za darmo przez ludzi, którzy nie biorą za to pieniędzy, to musi być za przeproszeniem do dupy, bo co za idiota zrobi coś za darmo, jeszcze da to masie, nie? Trzeba być wariatem, nie? Nawet do tego stopnia, że używają Internet Explorera, bo mają go w Windowsie, to po co mi inna przeglądarka, nie? Co mnie to obchodzi, czym jest standard jakikolwiek webowy, nie? Za przeproszeniem to są tak, tam najgorsze betony niestety. To mało tego, bycie takim betonem na poziomie użytkownika domowego, czyli kupię sobie Office'a za 200 wybornicy, ile dzisiaj kosztuje? 394 zł. No to za 300 by, niech mu będzie, nie? Kupię Windowsa za 500, Office'a za 300, 800 wydam, będę jechał przez 10 lat, niech mu tam będzie. Gorsze rzeczy się zaczynają, jeżeli takie betony są na poziomie zarządzania w firmach. Ilu z was się spotkało na przykład z zakupem Exchange serwera bez sprawdzenia jakiejkolwiek alternatywy? I to jest najlepszy przykład, nie? Kupujemy Exchange serwera, bo Exchange serwer jest taki, płacimy tyle, dostajemy tyle w sprawach, ale działa. To jest oczywiście użytkowników. Wolny przykład, ja uważam, że Exchange serwer jest naprawdę dobrym produktem. Tylko za dużo kosztuje. Prosta rzecz, nie? Jest bardzo dobry. Dzięki niemu wielu administratorów nie narzeka na brak pracy. Ale jest w sensie wyprodukowania, tu jest dobrym urządzeniem. Tak, ale ludzie, którzy pracują, korzystają. Raz w tygodniu trzeba restartować, więc administrator dostaje to tam odpowiednio. Ale od strony użytkownika, który używa tego. Znam wiele osób, które kochają Microsoft za to, że trzeba przy nim siedzieć. Trzeba tego oprogramowania doglądać, bo oni dzięki temu mają pracę. No, tak? Ja znam ludzi, którzy kupowali na przykład oprogramowanie magazynowe, które bazuje na Windows serwerze. Generalnie odpala się z Windows serwera jako plik batchowy, tak, to jest wsadowy w Windowsie. Po prostu odpala się z serwera, czyli tak naprawdę tym serwerem mógłbyś tylko 9.8, który by się w sieci pojawił. I ci ludzie wydali na takie oprogramowanie magazynowe, załóżmy tam ze 2000 zł, to nie były żadne kosmiczne pieniądze, wydali na maszynę serwerową około 5000 i na licencję na Windows Server masę pieniędzy.